Pozwólcie Państwo, że w własnym imieniu i Pani Przewodniczącej, Pana Wójta, Sekretarz, tutaj nas wszystkich złożymy Wam gratulacje z okazji wygranych wyborów. W tym roku wybory miały też swoje, tak jak każde wybory, swoją atmosferę, swoje kampanie wyborcze. I też trzeba podkreślić, że frekwencja tegorocznych wyborów była, no tam gdzie byli pojedynczy kandydaci, no od 12% aż do 70% niektórych społeczeństw. Świadczy to o tym, że ta podstawowa lekcja demokracji przez mieszkańców gminy Pruszcz została zdana bardzo dobrze. Też to znaczy, że nie jest obojętne, kto jest sołtysem i kto będzie przez najbliższe 4 lata współpracował w tej bezpośrednim spotkaniu z mieszkańcami i w sprawach bezpośrednio dotyczących życia i mieszkańców naszych sołtys. To jest sołtys, może się od razu przedstawimy, sołtys Błońkikowa. Która kadencja? 9. Teraz. Pani Wojta Salicja, Rekowogórne, Kowalszczyzna. Pani Burz Anna Rzucewo. Kadencja pierwsza. Radkę Dawid Mieroszyno. Kadencja druga. Dopiero. To jest najmłodszy sołtys. Nadal. Znaczy ile najmłodszy sołtys ma lat? 24. Poprosimy teraz pana sołtysa Nikranta z Leśniewa. Chcielibyśmy podziękować za poprzednią kadencję, za pogratulować sukcesów, pogratulować sukcesów. I gratulujemy do kolejnej kadencji. Drobne takie podziękowanie, prezent i tablo. Tablo widziałem już czy nie? Tablo trzyma? Nie. No, pozna się, nie? Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie z sołtysami na kadencję 2015-2019. Przekazaliśmy informacje sołtysom o zakresie, o obowiązkach, o realizacji zadań, o problemach, które będą realizować i rozwiązywać w czasie swojej kadencji. Także dwie godziny czasu zostało poświęcone nowym sytuacjom, szczególnie tym sołtysom, którzy po raz pierwszy pełnią te obowiązki. Myślę, że szybko, że tak powiem, wejdą w tryb pracy sołtysa i zobaczą, jaki to jest ciężki kawałek chleba do zrealizowania. Ale życzę wszystkim sołtysom i tym, którzy dalej pełnią swoje funkcje, i tym nowo wybranym, żeby zrealizowali swoje programy wyborcze, które zaprezentowali mieszkańcom, i żeby mieli satysfakcję z tego, że mogą działać publicznie dla drugiego człowieka, dla mieszkańca sołectwa i dla mieszkańca gminy. Bardzo często powtarzał Pan się na zebraniu o porządkach, o czystości na terenie gminy Pruszcz, a dotychczas o naszych śmieciach. Tak, wiele spraw zostało poruszonych, ale przede wszystkim uczulałem też sołtysów na to, żeby zadbano o wizerunek sołectwa, wsi, w których mieszkają. Mamy ustawę o śmieciach, o gospodarce komunalnej, natomiast obserwując to, co nas otacza, niestety część mieszkańców jak gdyby nie zauważyła, że nastąpiła zdecydowana zmiana ustawodawstwa, że każdy ma obowiązek swoje śmieci komunalne włożyć do pojemnika czy do worka i firma odbierze. No, jesteśmy też mocno zdziwieni stanem rowów przydrożnych, gdzie tych śmieci tak dużo trafia. Szanowni Państwo,
My tutaj mieszkamy, my musimy zadbać o nasze otoczenie, a i tak musimy za te śmieci zapłacić. Prośba, jeżeli widzisz kogoś, kto czyni, że tak powiem, to zło, to zadzwoń na policję, poinformuj gminę, że mamy takie, a takie sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. Będziemy mogli już niebawem poznać osobiście też sołtysów na zebraniach wiejskich. Tak, od dzisiaj sołtysi wpisali się do kalendarza spotkań zebrań wiejskich. Będzie ten terminarz dostępny na stronie internetowej gminy Puck. Jest określona godzina, data i miejsce spotkania. Również na zebraniach wiejskich pierwszych będą wybierani przedstawiciele do rad sołeckich, gdzie mieszkańcy zdecydują o tym organie pomocniczym sołtysa, którym jest Rada Sołecka. Wybór będzie na pierwszym zebraniu nowo wybranych sołtysów. Jak do tej pory wszystkie sprawy, które były związane z działalnością sołtysa, mieszkańcy doskonale je identyfikowali, przekazywali to, co sołtys miał w zakresie i w kompetencji, co było przyjęte na zebraniu wiejskim, realizuje. Natomiast sprawy, tak, że tak nazwę, większego kalibru, sołtys zgłasza do gminy, bądź mieszkańcy bezpośrednio też zgłaszają to do gminy i w miarę możliwości, jeżeli pozwalają na to środki, są to zadania realizowane. Na zebraniach wiejskich również jest tak realizowany tak zwany budżet obywatelski. Tak, każde sołectwo posiada u nas swój budżet, określone środki. Dochody sołectwa to jest 21,50 na jednego mieszkańca plus opłaty za psy i opłaty targowe stanowią w 100% dochód sołectwa, który podlega, że tak powiem, redystrybucji na zebraniu u sołeckim, gdzie mieszkańcy określają zadania. Sołectwa duże są to kwoty około 40 do 50 tysięcy złotych, natomiast w sołectwach małych no jest to kwota mała, jest to w granicach 10 tysięcy złotych, ale mówię, to są sołectwa duże i małe, natomiast też trzeba pamiętać o zadaniach, które przyjęte są w budżecie gminy na rzecz danego sołectwa. Także też mamy zasadę, że środki niewykorzystane w danym roku sołeckim przechodzą na poczet nowego roku budżetowego. Także nie giną te środki, a przechodzą na kolejny rok budżetowy.